8:30. Ja wyruszyłem w podróż z Warszawy do Katowic. Tam w okolicach 13 mam pokaz dla dzieciaków, a po występie plan jest taki, żeby jak najszybciej wskoczyć na rower, pojeździć sobie na spokojnie po Katowicach. No a widzę, że pogoda jest idealna, więc to będzie na pewno dobry dzień spędzony na rowerze w Katowicach. Dzisiaj do ciebie na Facebooku. A, super. Skończę pokaz, ogarniemy się i coś ustalimy, gdzie pojedziemy. Fajnie, dzięki. Mogę prosić o autograf? Cześć. Jak masz na imię? Piotr. Proszę. Słucham. Was pofilmowałem. Czy mógłbym z panem zdjęcie potem? Moi koledzy wszyscy oglądają Yellow Boxy, to bym trochę ten. No. Gdzie się spotkaliśmy? W Gutach chyba byliśmy. Może pan robi pokaz. Kraci w cierpiący. To nie było ani Willy, ani Manuel. Jestem w Katowicach, za chwilę zaczynam pokaz. Dzieciaków jest chyba z 1000, więc będzie mega. Raz, jeden, jeden. Dobrze mnie słychać? Tak! Elegancko. Jak masz na imię? Paweł. Paweł. Moi drodzy, dla Pawła wielkie brawa, czyli koło. Moi drodzy, wielkie brawa za odwagę. Jesteśmy po pokazie, jest ze mną Michał i Mateusz. Pomogli mi zwijać się, więc wszystko poszło błyskawicznie. Więc my jesteśmy już prawie na pokładzie samochodu ze wszystkim. No i spadamy na skatepark. Udało mi się zaparkować blisko skateparku, więc złapałem rower, no i idę spotkać się, nie wiem z kim, bo napisała jeszcze jakaś ekipa, że chcą się zobaczyć. Pytali, gdzie jestem, więc myślę, że za chwilę poznam chłopaków z Katowic. Ziomki, jedziemy? Nie wiem, czy tam na zakazie nie zaparkowałem, ale dowiem się później. Wow. Ja ten skatepark kojarzę tylko z tego, że przejeżdżam tu od kilku lat tą trasą i go widuję zawsze, a nigdy nie byłem, ale widzę, że jest to elegancko. Cześć. Pisałem do ciebie. Siema, Piotr. A, na fejsie teraz, tak? Tak, tak. Spoko. A, ja dzwoniłem. Ja odzwaniałeś. A, nie zdążyłem odebrać. To ty, dobra. Ćwiczycie. My jeździmy po lasach tylko. A, kurde, idę po stętówkę chyba. Tu jest bardzo fajnie, ale na inny rower. Co jeszcze? Nagrywamy coś? Przyjechać, no. Już włączę, nie? Dobra.
Siedzimy sobie z chłopakami, gadamy o dziwnych rzeczach i koledzy mają prośbę, którą mogę zrealizować. Pozdrawiamy. Kogo? Jeroboxa i petardę. Spoko, przekażemy w formie wideo. Dobra, jak to zrobić teraz? Bo ja muszę tak dojechać do Warszawy, czyli potrzebuję 3,5 godziny. Złożyć film, czyli pewnie z 3 godziny. Wyspać się i pójść z chłopakami jutro na rower. Czegoś trzeba zrezygnować, pewnie ze spania. Że tu się dębka nie ma i mi gacie ściąga. Nie, mogę teraz ja? Żółw. Dzięki. Miło było, dziękuję wam za pomoc. I tak to kończy się pobyt w Katowicach. Wsiadam do mojego wehikułu. Jestem padnięty, nie wiem jak to zrobić, żeby ten film powstał dzisiaj. Jest 19.12, więc będzie zarwana noc. Ale co tam? Słuchajcie, ja ruszam w trasę. Wysiadam w domu. Siadam do komputera i montuję. A jutro następna część. Ale z czym to zobaczycie. Jutro jest zaplanowany fajny temat. Jest dobra ustawka w Warszawie z chłopakami. Więc mam nadzieję, że powstanie znowu coś ciekawego. Co będziecie oglądali, klikali, subskrybowali. Na co liczę też w tym filmie, więc jak wam się podoba, no to pokażcie to w rzeczywistości. Kliknijcie odpowiednie przyciski. No i do zobaczyska już jutro.